Punkty A i B są wierzchołkami kwadratu ABCD. My musimy obliczyć pole tego kwadratu. Zacznijmy od tego, że zaznaczymy sobie w układzie współrzędnych te dwa punkty, punkt A oraz punkt B. Ja na początku narysuję sam układ, oś x-ów, oś y-ów. No i teraz zaznaczamy. Punkt A ma współrzędną x-ową równą minus 1, y-ową równą 2, czyli A leży w tym miejscu, a punkt B ma współrzędną x-ową równą 2, a y-ową 6, 2, 4, 6, czyli B leży w tym miejscu, tu jest punkt B. No i my musimy obliczyć pole kwadratu ABCD. Jak wygląda ten kwadrat dokładnie, tego nie wiemy. Moglibyśmy go sobie dorysować w jedną bądź w drugą stronę, czyli albo wierzchołek C tutaj, D tutaj i tak by wyglądał nasz kwadrat, albo w drugą stronę, C tutaj, D tutaj i tak by wyglądał kwadrat. Pewne jest tylko to, że odcinek AB jest bokiem tego kwadratu, no i to nam tak naprawdę wystarczy, ponieważ my musimy policzyć pole tego kwadratu, to jest bok, możemy go krótko oznaczyć literką A, no a wiemy, że pole kwadratu wyraża się wzorem a kwadrat. Zatem jeżeli obliczymy długość tego boku, obliczymy nasze a, to będziemy mogli policzyć pole. Żeby obliczyć długość odcinka o danych końcowych punktach, to możemy albo skorzystać ze wzoru, albo stwierdzenia Pitagorasa. Mianowicie możemy sobie dorysować tutaj taki oto trójkąt prostokątny i na tym trójkącie prostokątnym po kratkach odczytujemy, że długość tego boku jest równa 3, długość tego boku jest równa 4, zatem z Pitagorasa policzymy sobie długość przeciwprostokątnej, czyli naszego odcinka A, napiszmy, że A kwadrat równa się to do kwadratu plus to do kwadratu, czyli 3 kwadrat plus 4 kwadrat, zatem A kwadrat to się równa 9 plus 16, czyli A kwadrat jest równe 25. W tym momencie moglibyśmy wyliczyć, że bok A ma długość 5, jednak to jest niekonieczne, ponieważ w tym miejscu tak naprawdę otrzymaliśmy odpowiedź do naszego zadania, ponieważ nas pytają o pole kwadratu. Pole kwadratu to jest właśnie A kwadrat, czyli nasze 25. No, zatem zaznaczamy odpowiedź C.